Cześć moi mili, witam serdecznie, mamy 54 dzień, a więc dzień, w którym jedziemy na szabry i jesteśmy jakby gotowi. O, my przecież już nie tędy wychodzimy, oj, oj, oj. Dobra, wyciągamy sobie naszego bajka po hordzie. Ja myślę, że my już nie będziemy go raczej chować. Albo raczej schowamy go już ostatni raz. Tak sobie myślę. No to jedziemy. Paliwa powinno starczyć na ten jeden kurs. Nawet będzie optymalnie. I zużyjemy całe paliwo praktycznie, bo planujemy, przypominam, zakupić motocykl. Lecimy tam, mamy do dokończenia co nieco, a mianowicie do dokończenia kościółek oraz chyba farmy, tak? Czy co to tam jest? Więc myślę, że dzisiaj to ogarniemy. Ja uwielbiam zahaczać o tą wodę. Żeby nie było nudno na przejażdżce. I tak, zobaczcie, jak daleko musimy jeszcze jechać. Wieżę kościoła widać. Moje rzeczy tu leżą, dziwne jeszcze. Dwa dni tu leżały. Czyli gra nie postępuje, jak nie ma wokół niej gracza chyba. Z tego wniosek. Kościółek mamy zrobiony, ale farma jeszcze, znaczy farma. Została nam plebania. Albo dom pastora, albo nie wiem. Jesteśmy. Hałasuje ten minibike. Jesteśmy, jesteśmy. Możemy zrobić. Wypić sobie. I teraz tak, na czym się to skończyli? Że parter nam został. No właśnie, zeszliśmy tutaj. I co? No i rzeźbimy. Tu już chyba wszystko przeszukane, z tego co pamiętam. Możemy sobie skóry porobić. Coś skitrane, nie? A. A. Ale tu zamknięte. Garażem. A właściwie drewutnią. Drewutnią idziemy dalej. Weźmy. Dużo was? Nie
No gościu! No gościu! Trochę was tu było! Trochę was tu było! Ale Grace dała radę! Tak, trochę oponek. Garaż rzeczywiście przerobiony na... Nie powiem, że na kaplicę, to dalej jest garaż, ale... A trumny tu gościu przygotowywał do pogrzebów. Jest na zewnątrz. Teraz tak, tu mamy skrzyneczkę. Trochę częściorów. Halo? No to w domu gość jest. Trochę dziwne. Tam są. Gościu, tutaj! Tu! Muszę do niego wejść. Śmieszniejsze, że tu gdzieś jakiś wilk krąży. No kurczę! Nie chcę tego rozwalać, bo gdzieś tam jest wilk. Ty gościu jesteś normalny. I gdzie jest Menda Dingacz? Aha, widziałem cię jak uciekasz. No nie wierzę. Co za kaktus? Dobra, wracamy do... Wracamy do naszego tego. Bieramy ten syf z kuchni. Dobra. Okej. Czyneczka z żarłem. Okej. Chickena mogę zjeść.
Policjant. No chyba mamy już tą książkę, że to nie straszy nikogo. Ale ty w główkę go nie trafimy. Dobra, my chyba musimy rzeczy odnieść. I wrzutka. Aha, to może takie mniej wartościowe rzeczy. Jednak zatrzymam. No dobra, reszty to już są naprawdę syfeny. A w związku z tym syfy na dół i jedziemy dalej. Syfy na dół i jedziemy dalej. Że tak. Ha, to potem. Byliśmy? Byliśmy. Byliśmy, wchodziliśmy tędy. No to nam została piwnica. Cóż, że tam żartów nie będzie. Coś czuję, że tam żartów nie będzie. Są właściwie fajne rzeczy. W miarę fajne. Lewo. Przejście prawdopodobnie, a tu są ludziki różne. Gdzieś tu są. Jo, no tam za kurtyną, nie? Pytanie brzmi. Jak dużo ich? No, ma kłopoty, gościu. Oh my god, tu wszędzie są przejścia.
Ta, tu przygotowywał zwłoki. Za tysiączkiem, poważnie? Dobra, to ogołociłem. Chyba, tak, tam już nic nie ma. Oprócz tego. Goda się chyba poprawiła, przestało wiać. Nie było warto. Ale to nie koniec. Oh my god! To absolutnie nie jest koniec. Chyba się w coś ładowałem. To nie jest dobrze, Grace, mam nadzieję, że przeżyjemy to. Więcej. Mam za tymi, nie? Jeden, drugi, trzeci. O, go. O, o, zielony. O, no przepuść mnie! Ja nie mogę! Ocipieli się! Całkiem? No i to jest to, czego się bałem. Zablokował mnie, kurde. Ten, jak się nazywa? Drwalm. I normalnie byłoby po mnie. Oh my god. Siedzieli, to było do przewidzenia. Ja tam jeszcze, tu jest kluczyk. Główny lód.
Ale ja tam u góry jeszcze miałem jakieś, znaczy u góry, jeszcze tam był gdzieś kawałek niesprawdzonego terenu. Czekajcie, ja się cofnę jeszcze. Czy gdzieś jest piesior? No tu gdzieś jeszcze, nie? A no tu to przejście. To nie jest przejście. No jest. Ach, tylko takie coś. No nieźle. Coraz lepiej się robi. Coraz lepiej się robi. Ale teraz to już chyba, że tak powiem, wszystko. Tak, bo tu było wejście do piwnicy. Dobra. Tylko tego nie zdążyłem przeszukać jeszcze też. Lecz tego, mączki kukurydziane znalazłem. Oleż, oleż. I nie chcę brać tego. Dwie kawy. Dobra, to jest wszystko ogarnięte. Tu się wpakowałem, tu jest wszystko ogarnięte, tu jest gdzieś kluczyk wisi, nie? Gdzieś jeszcze tylko. Nie, gdzie wisi kluczyk? A, nie ma kluczyka. Ja myślałem, że to jest kluczyk. Dobrze. To teraz tak, to. Poważnie, to nie jest koniec? Okej, okay, no to lód. No ładny bunkier to ma. No, to chyba, kurczę, ale ja bym wyszedł i ja naprawdę bym wyszedł. Naprawdę bym wyszedł. Wyszedłbym był. Próbujemy wyjść tędy. Powinno być koniec, o właśnie. Wrócimy do bajka i... Tak, żeby tu nie wpaść. Aha. Dzień dobry. Że tu. Robimy tak. O, i możemy tam wracać. I możemy tam wracać. A to niekoniecznie, ale tak. To na pewno bym zachował. To. A ewentualnie jeszcze do wyautowania. Może tak. O rany. O rany. Nie wiem ile miałem HP, miałem mało. Dobrze, że wykombinowałem. Dobrze, że wykombinowałem i dałem radę. Chciałem skakać przez dziury, bo z dwóch stron atakowali. Co za mędy! Ale ładnie mnie zablokował ten. Chciałem się elegancko wycofać, a gościu mnie wziął i zblokował. I jeszcze kucał i nie wiedziałem, kto mnie blokuje. I to jeszcze gorzej było, bo gdybym widział go od razu, to... O luz, ale no dobra. I jeszcze główny lucik.
Kolejna z tym. No to następnym razem, aha, no to widzicie, to też do oznaczenia, no i następnym razem bierzemy już wytrychy i jest tego na tyle, że nie wytrychy, tylko wiecie co. Tak, jestem pełny. Jeszcze szamłejka znalazłem. Szmaty, dziękujemy. 6 skór, dziękujemy. To możemy się napić i bierzemy kawusie. I tyle. Zostawiamy tu skrzynkę. Oczywiście ją oznaczamy. No dobra, napiszę Army Chest, ale będziemy pamiętać może gdzie jest, nie? Jesteśmy do... No dobra, teoretycznie mamy czas, ale... Nie mamy już slotów po prostu. Nie mamy po prostu slotów, więc... Chyba jedziemy do domu. Jest. Nawet dwa. Nawet trzy. Jeszcze? Chyba słyszałem. To to mięso się nie mieści? Nie, tłuszczyk się nie mieści. Zrobimy mu miejsce. Zbierajcie, drodzy moi mili surowce, jeśli chodzi o farmienie, zbierajcie, zbierajcie. Bo się zdziwicie. Tyle wam powiem. Dobra, została nam ta farma tutaj. Z tej kratki czterech. Ale no nie dziś, nie dziś, ale... Tu jest też woda. Więc po pierwsze możemy napełnić puste słoiczki. I git. No i jedziemy, no. W tym razie przejrzymy wszystkie rzeczy, rozpakujemy się, przejrzymy wszystkie rzeczy, co możemy sprzedać. Może zrobimy jeszcze jakiegoś deala fajnego. No i na następnym szabrowaniu, czyli chyba za dwa dni, musimy wziąć obowiązkowo, żeby tylko nie zapomniał, i ogołocić te wszystkie cztery skrzyneczki. Czy ile ich tu jest? Może już nawet pięć. Pięć army boxów powinny być skarby. Może się jeszcze wstrzymam w takim razie z zrobieniem tej kuszy. Bo anu już znajdziemy. Albo inaczej. Mamy czas. O, może tu przyjedziemy teraz. Tylko po army boxy. Musiałbym troszkę dotankować. Bo wziąć paliwo ze sobą i jechać, no gdzie braknie, to zobaczymy.
Chciałbym na pustym braku wrócić do domu. No, może weźmy jailbreakery i jedźmy. Tylko zrzućmy sprzęt szybciutko. Tu możemy przejechać jakoś? Tak, tu płotek przeszkadza, ale w sumie nie jest źle. Pakujemy się w nocy, nie? I jedziemy po rzeczy. Idziemy po jailbreakery. Dobra, wziąłem, prawda? Dobra, wziąłem. Lockpick success 100%, dobrze. Paliwo. Powinniśmy dać radę na tych 200 i jedziemy. Myślę, że to jest dobry pomysł wykorzystania tych 3-4 godzin i dopalenia paliwa tak naprawdę w minibajku. A właściwie powiem wam, padłem na pewien pomysł. Gdzie ja jadę? Ktoś mi może mi oświecić? Przecież minibike nam może służyć do... Elementa. Dobrze, że mi nic nie zrobił. Do jeżdżenia tak naprawdę do kupca. Możemy sobie w nim zbierać sprzęt na sprzedaż po prostu i... To jest pomysł. Aha. Ta, no i tu jest pierwszy. Tu jest pierwszy do zabrania. Tu jest pierwszy do zabrania, tylko my musimy być ostrożni, bo tu już mogą być zombiaki. Szczerze. A tu w ogóle nie obrobiłem jeszcze bankomatu. Nie wiem, ile potrzebują zombiaki, żeby się odrodzić, ale tu byliśmy już, no, z tydzień temu.
Nie pamiętam, gdzie była główna skrzynka. A tam, gdzie właśnie patrzyłem, ale... Chyba tu, nie? No dobra, nie odrodzili się, ale... Widzę, kuchni nie przeszukałem. Akselomija. Akselomija. No dobra, odpalamy to. I mamy 10 minut teraz, żeby je poopeningować wszystko. I jeszcze bankomat, którego też ominąłem. Na razie bierzemy, nie oglądamy. Ale już się cieszę, już było całkiem sporo rzeczy. Chociaż takich... No, kurde, którędy ja wybiegłem. Nie no, poważnie. Halo. Tak się traci czas. A tam jeszcze widziałem samochód nierozebrany. Ale nie będę teraz na niego tracił czas, olewam go już chyba. Bankomecik. Oby tu było dużo pieniążków. Oby tu było, nie wiem, z 1500. 1000, ale sprzedamy za 1500. Dalej jest strzelnica i dalej jest następne. Dobra. Dobra, tu są te domki, to pamiętam, gdzie była skrzynka. Dobra, tankujemy. Bez myślenia, nie ma czasu na to. Tu się wbijamy po skrzyniurę. Będzie chyba tak na styk. Tymczasem. Byle mnie ktoś nie zatrzyma, nie? Dwie są. Metal chest. W tartaku. Był w tym budynku, ale nie bardzo pamiętam gdzie. U góry? Musiał być u góry, nie? Tu jest. Pewnie dało się krócej, ale... Pewnie teraz tu wyjdę od razu na zewnątrz, nie? Kurde, ale nie pamiętam takich rzeczy. Tak, dało się, ale... Ale musiałbym... Wjeżdżać, kombinować. Dobra. Mamy to i co? I teraz już ten kościół chyba, nie? A, jeszcze tu było. A co tu było? Tu w kościele coś było? A dlaczego ja nie pamiętam? Tam na dole to musiało być.
No, faktycznie. I tu udało się wejść od tyłu szybko, nie? Oczywiście, ale... Główną ścieżką jak szedłem, to zawsze pamiętam, a cofnąć się jakby, że Ale zdążymy, spoko. Została nam jeszcze tylko jedna. Dwie mapy skarbów. O, w ogóle się zaczyna. Wiecie co, ja wyrzucę takie coś, bo ja chcę widzieć, co ja zgarnąłem. No, tu dało się od razu szybko, nie? Ale nie, no bo... No dobra, jeszcze tam. To na szczęście pamiętam, bo robiłem to przed chwilą. Aha. No dobra. Mogę wrzucić na motocykl parę rzeczy. I pięknie. I 4 minuty jeszcze zostały, zobaczcie. Jeszcze dało się, czyli jeszcze mogłem w sumie jedną sobie... żeby to zoptymalizować, to jeszcze jedną skrzynkę mogłem sobie zaznaczyć dopiero wtedy jailbreakera. No ale dobra, jest okej. Myślę, że dobrze zużyty na 5 takich skrzynek, na 4 army chesty, nie, na 3 army chesty i 2 metalowe. O, nice. O, nice. Dobra, to już patrzymy, bo mamy na to czas. Nauczyliśmy się latarek na hełmy. Mamy więc zbędne. Nauczyliśmy się stalowych kilofów. Nauczyliśmy się żyrokoptera. Proszę, proszę. To jest fajna skrzyneczka. Mamy mapę skarbów. A nawet dwie. I tak naprawdę tylko jedną rzecz muszę wyrzucić. Resztę rzeczy się przyjrzymy już potem, ale już widzę, że niektóre rzeczy są spoko. Natomiast wyrzucić mogę 10 kości. Mogę wyrzucić. Oczywiście diamenty bierzemy. I jest nice. Żyrokoptera się nauczyliśmy. W ogóle kosmos. No dobra. Skrzynki ogarnięte. W związku z tym mogę zrobić tak. Ten army chest. Metal chest, metal chest. Army box, army box. Tak jak mówiłem, 5 skrzynek żeśmy obrobili. I elegancko. No ja nie wiem, czy mi paliwa starczy. Jeszcze byśmy miał skuter pod pachę chyba. Teraz w nocy posortujemy sobie łup. Będziemy mieli rzeczy na sprzedaż. Jutro spokojnie idziemy zrobić wielki handel dla motocykla. I rare, tak. I pójdziemy... coś tam pobudujemy znowu, nie? Może... może tą wieżę. Znowu mnie Menda goni. Dobra, pióra się wezmę, resztę... Resztę nie. No, będzie to tu leżało 5 lat. 9%, nie dojedziemy do domu. A jest za pierwsza 30, niedobrze. Może teraz, może nie gazuję, to dojedziemy dalej. No i widzicie, ledwo co, właściwie nie wyrobiliśmy z czasem. Po 22 będziemy w domu.
Ale niewiele nam braknie paliwa chyba. Jak niedźwiedzia nie spotkamy, będzie ok. Skrócę maksymalnie ten dystans, jedziemy na przełaj. O, super. Nie mam pojęcia, gdzie jadę. Zaraz powinien być handlarz. To jest handlarz, tak jest. To jesteśmy w domu. No może nam starczy paliwa. Yeah. Starczyło. 1%. Są takie fajne rzeczy. Będziemy zadowoleni. To jest pusto, prawda? Sy! No, to jesteśmy w domciu. Głodni, ale zadowoleni. Zabieramy rzeczy. Zabieramy rzeczy. Dzień dobry. Należy mi się ciasto. Na przykład takie. I zaczynamy rozpakowywać. Szamujek, jakieś puszki. Szamujkowa. Żytu. I kolejne mięcho. Nie mam już co z mięchem robić. To mi powiem, co mi właśnie teraz do głowy zaświtał. Dobra, jeszcze farmę trzeba dzisiaj ogarnąć. Mamy dużo roboty. Dużo roboty. Dużo roboty. Palamy. To do przetopienia. To do przetopienia. To. 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 Gdzieś miałem... A, no widzę, dobrze, jest. A, jeszcze to do przetopienia. Dobra, myślę, że możemy po resztę już iść. Tak jest. I jedziemy teraz po kolei. Kobelek. Jest. Ale gdzieś tu piach jest. Tak jest. Dziękuję. Kamyczek i glina. Kamyczka nie mamy za dużo. Żeby nie powiedzieć wcale. Musimy iść do kopalni.
Ile mamy części łucznych? 11. Kurde, potrzebujemy jeszcze jedną chyba do kuszy. Musimy to potwierdzić, bo gdyby tak było... Samochodowe damy sobie tu. Gdyby tak było, a tak pewnie jest. Dobra, rzeczy na sprzedaż. To 8 czapka, no dobra. To kurteczka. Sobie schowam. Piwunia. Proszę, ile pocisków. Proszę, ile pocisków. Do shotguna też. A jeszcze gdzieś takich miałem dużo przecież. Halo? Ja już zdążyłem odłożyć? Nie. Niemożliwe. Gdzie one są? Bo my jeszcze tu mamy rzeczy. No właśnie. Też mi było coś mało. To na sprzedaż. To by trzeba by do czegoś doczepić. Ale nie mam do czego. To na sprzedaż, tak samo. Tego nie lubię na sprzedaż. To na sprzedaż. To na sprzedaż. To na sprzedaż. Chyba tyle. Teraz tak, co my mamy tutaj? To nic, ale tak, trzy kremiki. Trzy kremiki. Ale super apteczka. Na pewno tabletka jakaś się uzupełniła, bo miałem mniej. Na pewno jakieś takie apteczki zebraliśmy, bo miałem mniej. Nawet ich miliard mi się zebrało, widzę, o. To taki pozytyw. Teraz tak, na pewno całkiem sporo ammo, bo do shotguna nawet jeszcze o. Nawet kurde jeszcze mogę odłożyć. Także ładnie, tych 190 całkiem fajnie, tych 135 elegancko, tych chyba całą paczkę ze 150 w sumie zgarnęliśmy. Także ammo troszkę naprawdę jest. Tu jakieś łuski jeszcze, proszę. I jeszcze 8 ładunków wybuchowych. Tego coolinga na razie dam już tutaj. Będziemy robić nowe zbroje, to sobie go zamontujemy. Teraz tak, części, ale nie ma tej 12 łucznej. A wydaje mi się, że tyle właśnie z potrzebnych, prawda? No właśnie, no kurde jedna. Jeszcze łuk trochę jest, ale... Ale tak, do sejfu idziemy. 11 srebra. I 3 diamenty żeśmy zgarnęli.
Widzicie to? Akacz czwartopoziomowy. Ej, normalnie mnie korcie. Dwa kwasy. Ale normalnie mnie akacz korcie. Żeby olać już zużywanie tych, przejść na akacza. Chyba tak zrobimy. Czwartopoziomowy to jest dobry, to będziemy mogli dużo modyfikacji przełożyć. Jeszcze mam jakieś rurki. Tu mamy jeszcze farbę. To pieniądze i koniec. W razie czego tu ten jeden zostawię. A tego mogę rozmontować już, chrzanie to. Zmieniamy, nie? Gdybyście mi mogli odpowiedzieć, ale pewnie się ze mną zgadzacie. Dobra, modyfikacja. Wszystkich nie założymy, ale... ale prawie wszystkie, tego możemy zrobić scrap. No, za 27 to wolę scrap. Modyfi. I teraz tak. Chciałbym, żeby na zielone był. Bo się pojawiają jednak. To mi się przydaje, jak celuję w główeczki. Celność. Albo zwiększenie zasięgu. Ale kosztem czego? Nie wiem, odrzut większy? Nie umiem sobie tego dokładnie przetłumaczyć, ale... może bym zrobił tak. To. I to. To sobie schowamy. I mamy Black Akacza. Długą lufę sobie zatrzymamy. No i dobrze. I mamy to. Byłoby super, gdyby nie to, że jednej części uczniczej nam brakuje. Ale znajdziemy ją. Albo kupimy. Może gościu ma. Dobra, tu jest wszystko przepalone. Możemy kamyczki odkamyczkować. Możemy sobie pojeść i farmę ogarnąć. No, może najpierw farmę. Dzień dobry, teraz farma jesteś urośnięta, prawda? Kukurydze dały ciała. Kukurydze dały ciała. No bywa. Jedziemy dalej. Jagódki. O, jagódki za to perfekt. Wyrównało się. Jagódki wychodzą na prowadzenie. Teraz tak. Ziemniaki, ziemniaki. Ziemniaki dalej nie dają radę. Wciąż są tylko na dwóch. Dynia, dynia, dynia. Tu też nic?
Tu też nic? Tu też nic? Gdzie są nasiona? Ej, co to teraz było? Zebrałem 7... Dobrze mówię, 7 krzaczków i ani jednego nasiona. Z 7? No to żenuła. Jak z 7 to żenuła. 7 razy na 50% nie trafiłem. Za dużo z wrażenia tych nasion zrobiłem teraz. Dobra. Przydadzą się na następne. Ale 7 razy. No przy takim pechu. A potem będziecie pisać, że się farmę nie opłaca, rzeczywiście się nie opłaca. No aloesik akurat. Aloesik akurat spoko. Akurat aloesik i Łuka spoko, a tych akurat mam miliard, więc. No dobra. Ziemniaki, że no ma. Kukurydza tak sobie. Ja też tak sobie. Ale pozostałe. Grzyby to był zysk dodatkowy, to się nie liczy. Więc grzybory tu. Dobra, farma ofarmowana. Patrzcie, jeszcze ile lockpików znalazłem. Ha! To może oznaczać, że będziemy już teraz odpierać na bieżąco. Pięknie. Chyba się należy ciasto. Ach, jagódki idą dobrze. Zjemy jagódkowe jeszcze sobie. Jemy sobie jagódkowe. Napijemy się. Od czasu, kiedy zmieniliśmy ciuchy, to rzeczywiście na pustyni spoko z piciem. No i co? Makacz. Aha! Średnio widzę, jest czarny. Się farbuje chyba tylko na ikonce. No ale. Prawdziwy karabin. 28 pocisków, a nie jakaś 15 jak w tamtym. My możemy robić puf-puf po główkach. To już jest prawdziwy weapon. To też. Pierwszotierowy, ale jest. Tu tak samo. Tu tak samo. Tu tak samo. Nie mamy syfu już. Nie mamy syfu. Oprócz naszego... Wiadomo, super młoteczka. No to git. No to... Great. Mamy to. Idziemy w takim razie chwilę czasu mamy... O nie, 4:40. Ale dobra, zerknijmy sobie do naszego... Stąd wciąż mamy do zrobienia machine guna, super, ale nie mamy dysetu i kusza, do której brakuje nam rzeczywiście jednego nam brakuje z modyfikatorów. Możemy sobie taki zrobić, ale do karabinu nie potrzebujemy, do shotguna bez sensu, do pistoletu bym taki zrobił, gdyby trzeba było. Ale tak, to już jest full. Czy można założyć na shotguna? No, nie jestem pewny, czy pasuje. Mamy magazynek, ale no kurde, musiałbym z innego modu zrezygnować. A jakbym zrezygnował z uchwytu? Może tak zrobię, czekajcie.
Czekajcie, zrobimy sobie tak. Zamiast uchwytu, jakbym to zrobił. Trzy pociski. No to jest już naprawdę konkret. Chyba tak zostanę. To sobie zostawię. Trzy, to ja naprawdę mogę się trochę strzelać, zanim będę musiał zrobić cyk cyk. Tu jeszcze mam w razie czego młotek pierwszy levelowy do budowy. Ten zużyty. Możemy sobie zrobić. Tak, dokładnie chciałem szafkę strzelić, no. O to mi chodziło, chciałem przetestować, jak szafka jest wytrzymała. Żeby śmiało sobie zrobić 5 zestawów naprawczych do... do narzędzi. Światło zgasło, ale zgasło, bo... O, 5.29 zgasło, to jest podejrzenie, że akumulatory siadły. Dobrze, drodzy moi mili. No to i tak mamy teraz dzień naszej bazy, więc sprawdzimy sobie akumulatory. I koniec z jakimiś głupotami. Mamy w końcu komplet, super broni. Znaczy super, komplet prawdziwych broni, bo do super to nam brakuje. Ale już nam tylko jedną część brakuje, żeby zrobić super kuszę. Ta kusza jest naprawdę spoko. A jakbym ją zrobił, no to byłby konkret. Dobrze, czekam na wasze komentarze, czekam na lajki. Do zobaczenia, cześć.